Kontestacja. Witam ponownie, Kamil Cebulski z tej strony. Dzisiaj mamy środę, 16 czerwca, pogoda taka sobie, a my dzisiaj rozmawiamy w kontestacji jak zwykle o wolności, o przedsiębiorczości, a dzisiaj będziemy rozmawiać o biznesie w internecie, jakiś taki internetowy dzisiaj tydzień, a będziemy rozmawiać z Arturem Sojką. Witam cię, Arturze, jesteś z nami? Cześć, oczywiście jestem. Okej. To ja może jak zwykle kilka słów o Arturze. Arturze, my się poznaliśmy chyba ze 3 lata temu w Bydgoszczy, tak? Tak, dokładnie. Na konferencji Myśleć jak milionerzy. Artur przyszedł jako przedsiębiorca, który się tam interesuje takimi rzeczami oraz zdawać relacje z tej imprezy w swoim portalu infobydgoszcz.pl. Nie pomyliłem nic? Nic nie pomyliłem. Wszystko dokładnie tak. Okej. No i jak tylko gdzieś tam byłem w Bydgoszczy, jakieś organizowałem konferencje czy coś, zawsze się Artek się pojawiał. No i się tak troszeczkę zaznajomiliśmy. A ponieważ okazało się tak, że Artur będzie prowadził konferencję naszą weekendową za tydzień, gdzie będzie Krzysztof Habich i Tad Witkowicz, Artur będzie ją prowadził, bo jak się okazało, jest profesjonalnym mówcą Toastmasters, tak? No, chciałbym być profesjonalnym mówcą, a warsztaty Toastmasters pozwalają mi kroczyć tą drogą i mam nadzieję wkrótce dojść do tego, co jest. No, za chwilę o Toastmasterach będziemy rozmawiać. No i chyba streściłem większość biznesów, które robisz, no bo infobydgoszcz.pl, czyli portal taki informacyjny, miejski, lokalny jakiś, Toastmastery oraz teraz działasz z Grzegorzem Turniakiem w BNI. Dokładnie, tak. BNI to jest sposób na to, żeby również infobydgoszcz działało lepiej. Dobra, no to zacznijmy może po kolei. Powiedz mi, skąd pomysł, kiedy się wziął o InfoBydgoszcz, jak wyglądały początki, jak to się rozwijało i jak wygląda teraz? Ja nie mam pojęcia, jak wyglądały początki InfoBydgoszcz, bo ten portal ma 13 lat. 13 lat? Ledwo co internet w Polsce został uwolniony w 1995 roku, a w 1997 InfoBydgoszcz już powstało. Ale to było twoje, czy jak? Jeszcze nie było moje oczywiście, za młody wtedy byłem, nie rozumiałem, co to jest internet, słuchaj, w tamtych czasach. Nie wierzę w przypadki, wierzę w znaki. I kiedy lekko ponad 3 lata temu jednego dnia spotkałem dziennikarzy obywatelskich, młodych ludzi właśnie portalu InfoBydgoszcz, po raz pierwszy usłyszałem taką nazwę, na drugi dzień poznałem właścicielkę InfoBydgoszcz na spotkaniu grupy biznesowej BNI, no to stwierdziłem, że to są znaki. Trzeba sprawdzić, co to jest, co InfoBydgoszcz. Okazało się, że lokalny portal informacyjny, w którym można by odbyć na przykład praktyki studenckie, w którym można popróbować pobyć dziennikarzem, a ja, że ja wtedy studiowałem politologię, specjalizację dziennikarską, to pomyślałem, że pójdę i spróbuję. Okazało się, że ci młodzi ludzie, którzy są w tym portalu, w praktyce o dziennikarstwie wiedzą więcej niż ja po 5 latach studiów. Czyli praktyka jednak lepsza niż teoria, tak? Tak, praktyka jest o wiele lepsza. Całkowicie przeformułowałem swoje doświadczenia dziennikarskie, zacząłem pisać całkowicie inaczej. Teoria poszła na bok, zaczęła się praktyka, zacząłem się uczyć, jak to robić. I też w tym BNI zagościłem na dłużej. Okazało się, że mój szef, wtedy szef, jest członkiem takiej biznesowej grupy, właściciel InfoBydgoszcz jest członkiem tej samej grupy. Ja zastępowałem szefa, więc co tydzień spotykałem się z właścicielką i po jakimś czasie, wyobraź sobie, padła taka propozycja, to Artur, może zostałbyś redaktorem naczelnym w InfoBydgoszcz. Od jakiegoś czasu już tam pisałem, na tych spotkaniach biznesowych się spotykaliśmy co tydzień. No i przyjąłem propozycję, stwierdziłem, że jest to dla mnie okazja, szansa. Przyjąłem propozycję, zostałem redaktorem naczelnym. Od zera praktycznie zacząłem budować redakcję dziennikarzy obywatelskich. Po jakimś niedługim czasie, niecałym roku, może to było 6, 7, 8 miesięcy, okazało się, że nawiązałem dobre relacje w tej grupie biznesowej z inną z osób i postanowiliśmy złożyć ofertę kupna tego portalu. I dwóch młodych przedsiębiorców, 20-kilkulatków,
Założyliśmy, powstała firma w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i kupiliśmy ten portal. Działamy w ten sposób już, można powiedzieć, ja w Info Bydgoszcz od ponad 3 lat, natomiast jako firma z wykupionym portalem na własność od 2 lat. Redakcja, najlepsza redakcja w mieście, liczy sobie, wyobraź sobie, około 30 osób, więc jest jedną z większych bydgoskich redakcji. Natomiast jest to w całości redakcja pasjonatów, redakcja dziennikarzy obywatelskich. Oh. Utrzymujemy się tam, jak najbardziej jesteśmy taką gazetą w internecie, utrzymujemy się z reklam, piszemy, staramy się jak najszybciej, jak najlepsze informacje o wszystkim, co się dzieje w mieście. Nasi czytelnicy nas doceniają, bo wracają do nas, jesteśmy, myślę, popularnym portalem. W związku z czym reklamodawcy również nie stronią od nas i to utrzymuje nas na rynku już od 13 lat. Tak jak mówię, ja od 3, natomiast 10 lat wcześniej pierwszy właściciel Info Bydgoszcz, niestety już nieżyjący, świętej pamięci, Lech Lutowniecki, który Info Bydgoszcz stworzył i prowadził przez 10 lat, również działał podobnie, my nie zatraciliśmy w ogóle swojego charakteru. I z tego, co wiem, to trudno mi jest powiedzieć na pewno, nie mam dowodów, natomiast z tego, co wiem, jesteśmy najstarszym w Polsce lokalnym portalem internetowym i jesteśmy zaledwie rok czy dwa młodsi od wirtualnej Polski. No, to budzi, że tak powiem, szacunek. Czyli nawet ja nie wiedziałem, że to ty nie zakładałeś tego portalu, bo muszę ci powiedzieć, że w zeszłym tygodniu w tej audycji dyskutowaliśmy trochę na temat tego, jak sprzedać biznes, wiesz? I tak, wiesz, czy dyskutowaliśmy, czy lepiej założyć biznes od podstaw, czy lepiej kupić biznes. Co ty kupiłeś? Zadowolony jesteś? Nigdy nie miałeś takiej chwili, że a, cholera, takie dziadostwo stare, od nowa bym to lepiej zrobił? W pewnym sensie kupiłem oczywiście, a w pewnym sensie zrobiliśmy to od nowa, bo kompletowałem redakcję od zera. No i w mediach obywatelskich, czyli takich, gdzie dziennikarze, redakcja nie jest zawodowymi dziennikarzami, tylko są to najczęściej właśnie ludzie młodzi, którzy są pasjonatami, którzy chcieliby się nauczyć dziennikarstwa. Najczęściej w takiej redakcji jest spora rotacja. Najczęściej to są osoby, które uczą się, trzeba od nowa pokazać im, jak to się robi. No już sam fakt, że ja przyszedłem praktycznie po studiach, bo na 5 roku studiów na specjalizacji dziennikarskiej i musiałem wszystko zapomnieć i uczyć się wszystkiego od nowa, no świadczy o tym, że to był biznes kupiony, ale jakby robiony od początku. Ja nie miałem zbytnio się od kogo nauczyć tego, bo ten pierwszy właściciel już nie żył, kiedy ja przejmowałem portal. Jego córka, która była spadkobierczynią i sprzedała mi portal właśnie jako spadkobierczyni, ona nigdy dziennikarką nie była i nie było się od kogo uczyć. Wszystkiego uczyłem się w praktyce, ale zawsze stosowałem jedną zasadę i jestem nie bardzo dumny i zawsze będę stosował. Należy znaleźć sobie odpowiednich ludzi, odpowiednie towarzystwo. Ja mam swoich 2-3 mentorów, z których pomocy korzystam i mam, mówiłem, to najwspanialszą redakcję w mieście, bez której ten portal by po prostu nie działał. Około 30 młodych ludzi w wieku, wyobraź sobie, od 13 do 28 lat. I jakiś tak dziwnym z okoliczności ten wiek nie gra roli tutaj. Nie ma różnicy, czy ktoś ma 13 czy 28. Ważne, czy chce. Więc jeżeli trafisz na odpowiednich ludzi, takich, którzy coś chcą, to masz sukces murowany. A mogę zadać pytanie, co robi u ciebie w redakcji osoba, co ma 13 lat? Uczy się dziennikarstwa. Ale nie, no to czyli co, pisze teksty już, czy no nie wiem. Co... Tak, jak najbardziej. Słuchaj, za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi do nas do redakcji, na początku odbywa praktyki. Ja jako dziennikarz jednak wyuczony i już wypraktykowany, że tak powiem, można powiedzieć, coachuję taką osobę, szkolę ją. Kiedy widzę, że już potrafi, zaczyna dostawać coraz większe, cięższe, trudniejsze zadania. Jest większa doza samodzielności, zadania są delegowane takiej osobie i wraz z sprawą to zdobywa się warsztat, prawda? Ja po swoich może 300-400 tekstach zacząłem zauważać, że coś zaczynam łapać, a dopiero po 1000 tekstów mniej więcej stwierdziłem, że
no tak, mogę powiedzieć o sobie, że jestem dziennikarzem, ale żebym to powiedział, musiałem napisać 1000 tekstów najróżniejszych i relacje i tym podobne rzeczy. Jeżeli pytasz o osobę 13-letnią, zadania są tutaj różne. Trudno mi jest teraz sobie przypomnieć, z racji tego, że redakcja jest duża, jakie takie wielkie zadanie, coś można by się pochwalić na antenie radia, ta osoba zrobiła. Na pewno relacja z ostatniego festiwalu tańca Bydgoskie Rytmy. Ogólnie ta dziewczyna jest tańcem związana, bardzo go lubi i nad tym się zna dzięki temu. Natomiast jeżeli chodzi o młode osoby w dziennikarstwie, tydzień temu jedna z dziennikarek, 17-letnia, robiła wywiad z Michałem Bajorem. O! Jest to więc osoba znana, tak, jak najbardziej. W zasadzie wszelkie znane w Polsce kabarety, również nasi dziennikarze robili z nimi wywiad. No, specjalizujemy się w kulturze. Czy Edyta Gepper, to może dla takich starszych ludzi, prawda, bo młodzież już nie słucha, czy Irena Santor. Takie osobistości, mieliśmy je na wyłączność, można powiedzieć. Tylko my w całym mieście robiliśmy z nimi wywiady. Robiły te młode osoby i tu nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o wywiad z Michałem Bajorem, zapraszam na stronę Info Bydgoszcz. Jest ledwo to świeżutko opublikowany, jeszcze ciepły. Zachęcam do przeczytania. Gwarantuję, nie zauważycie, że robiła go 17-latka, bo ona jest od roku w redakcji, jest już w pełni profesjonalnym dziennikarzem. Okej. Okay. Dobrze, Arturze, bo mamy gościa na linii, jak zauważyłeś. Remol, słuchamy Cię. Cześć, witam. Ja mam takie pytanie, ponieważ sam trochę liznałem dziennikarstwa i mam takie pytanie, czy rozumiem z tego, co mówisz, Arturze, że bardziej cenicie osoby, które chociażby liznęły już, nie wiem, powiedzmy 3 miesiące, pół roku dziennikarstwa w jakimś tam, nie wiem, na przykład w jakimś serwisie, nie wiem, komórkowym, konsolowym, nie wiem, jakimkolwiek serwisie, gdzie się pisze, niż 5 lat studiów z papierkiem. Nie chodzi o to, czy bardziej cenimy, natomiast moje doświadczenie pokazuje, że niestety nasze uczelnie uczą błędnie. I osoba, która przychodzi po studiach na praktyki, czy w trakcie studiów na praktyki, to musi zapomnieć wszystko, co było wcześniej i uczyć się od nowa. A osoba, która przychodzi na świeżo, jest żądna wiedzy i ma świadomość swojej niekompetencji, ma tak zwaną świadomą niekompetencję, chce się nauczyć, chłonie tą wiedzę, którą przekazujemy. Osoba, która przychodzi już z uczelni na praktyki i zaczyna pisać relację prasową od 16 czerwca na antenie kontestacja.com odbyła się audycja radiowa, w której no to jest osoba, która źle została nauczona. To nie na tym polegają pewne kanony dziennikarstwa. I no, doświadczenie pokazuje, że niestety osoby wychodzące z uczelni są źle nauczone. To bardzo przykre, ale tak niestety jest. Okay. A czy ciężko przestawić, to znaczy, czy w ogóle trzeba przedstawiać taką osobę, która najpierw pisała w innej branży, a później, żeby zaczęła pisać dla nowej branży? Czy to po prostu jest jakaś zmiana kosmetyczna? Zdecydowanie zmiana kosmetyczna, z tego względu, że dziennikarstwo ma pewne swoje określone zasady. Jest pewne instrumentarium, masz pewien warsztat narzędzi, którymi należy się posługiwać. I obojętnie, czy piszesz o motoryzacji, czy o muzyce, czy o teatrze, to ten warsztat jest sam, tylko troszeczkę inaczej układasz narzędzia, gdzie indziej rozkładasz akcenty. W teatrze możesz sobie pozwolić przy recenzji na dodanie czegoś od siebie, na powiedzenie, co ty uważasz o danym tekście. W tekście informacyjnym nie możesz. Natomiast są te zasady jasno określone i jeżeli tylko ich przestrzegasz, piszesz zgodnie z pewnym kodeksem postępowania, to nie ma żadnej różnicy, czy to jest o piłce nożnej, czy o motoryzacji, czy o czymkolwiek innym. To jeszcze jedno pytanie, już znikam. Mianowicie, czy duża jest rotacja dziennikarzy, to znaczy osób, które próbują dziennikarstwa, i czy te osoby, które zostają na dłużej, no, mają jakieś profity z tego? Powiedzmy, nie wiem, jakieś wejścia na jakieś ekskluzywne wydarzenia albo coś takiego. Legitymację dziennikarską chyba dostają, tak?
A właśnie, i czy ci początkujący też dostają legitymację, czy muszą najpierw na nią zapracować? Oczywiście najpierw trzeba zapracować. Dlaczego? Kiedyś było tak w moim portalu, tak jak mówię, musiałem się uczyć wszystkiego od początku. Kiedyś legitymację dostawało się od razu, bo widziałem, że młody człowiek ma chęć, chce coś zrobić. Natomiast bardzo często kończyło się to z tym, że on tej legitymacji nadużywał. Gdzie nie, gdzie wystarczy pokazać legitymację prasową na jakąś imprezę i już się wchodzi za darmo, bo tam bilet normalnie kosztuje dychę, dwie czy trzy, ale wchodzi się za darmo, prawda? Na Woodstocku ja dają nawet czyste to i to je. Tak, nigdy nie płaciłem za konferencję myśleć jak milionerzy u Kamila, bo zawsze wchodziłem na legitymację, prawda? Więc oczywiście. To jest pewien przywilej. No. Natomiast są pewne wydarzenia, na które liczy się akredytacja. To jest coś więcej. Najpierw trzeba napisać wniosek akredytacyjny, wystąpić o to. W zeszłym roku bodajże były Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Bydgoszczy. No i tam były największe gwiazdy juniorskie lekkiej atletyki świata. No, tam musiały być akredytacje. I wtedy taką akredytację trzeba dla dziennikarza się o nią wystarać. Jak najbardziej my tam mieliśmy aż 6 osób. Natomiast zdarzyło się, że właśnie takie legitymacje były wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. To znaczy ktoś próbował się wbić na legitymację, mówiąc kolokwialnie, tam gdzie obowiązywała akredytacja i później redakcja ma nieprzyjemności. Więc to są młodzi ludzie i raz na 100 się trafi takie... Taki jełop. Uważać, tak. No nie mówmy... No dobra, ja to powiedziałem, nie ty. Ty będziesz poprawny. Człowiek miał priorytety, tak? I nie brał pod uwagę tego, że my możemy mieć problemy. Dlatego taka zasada, że troszeczkę jednak trzeba zapracować na legitymację, wtedy się ją otrzymuje, jest się już pełnoprawnym reporterem, a nie korespondentem czy tam praktykantem. Kiedy jest zaufanie, jest i legitymacja po prostu, kiedy się na to zapracowało. Na wszystko trzeba w życiu zapracować. Niestety bądź niestety, ale na wszystko trzeba zapracować. Jeżeli chodzi o profity, jak najbardziej, tak jak mówię, akredytacje, i to najróżniejsze, no, ta reporterka Malwina, która robiła wywiad z Michałem Bajorem, uwielbia go i ona jest zadowolona z tego, że ten wywiad robiła i to przypuszczam bardzo. Mówiła mi o tym kilkukrotnie, więc miała profit, poznała osobę, którą marzyła poznać. Porozmawiała z nią na osobności, miała kwadrans na to, uścisnęła sobie z Michałem Bajorem dłoń i tak dalej. Zresztą rok temu ja robiłem z nim wywiad i też mi się bardzo podobało. Inne osoby wolą inną muzykę, na przykład Power Battle Metal, jak był w zeszłym roku w Bydgoszczy Sabaton, to jedna z naszych reporterek weszła, tam bilet kosztował 130 zł, ona oczywiście na legitymację, na akredytację w zasadzie, bo to było zapowiedziane. Później wylądowała z tymi muzykami na afterparty z całym zespołem, więc no, są to pewne przeżycia. To można to traktować jako albo przygodę, albo wstęp do profesjonalnego dziennikarstwa. Część z naszych byłych dziennikarzy została w redakcjach takich, można powiedzieć, już zawodowych. W Gazecie Pomorskiej na przykład fotoreporter, jedna reporterka, a część po prostu skończyła przygodę z dziennikarstwem. Bardzo to miło wspomina. Cieszy się, że gdzieś tam weszli, gdzie by się nie dostali bez legitymacji i tyle, i zaczęli nowy etap w życiu. Okej, Remol, masz jeszcze jakieś pytania? No tak, jeszcze mnie naszło jedno z tymi młodymi dziennikarzami. Nie ma problemu u nich z ortografią? Czy w ogóle tak bardzo zwracacie na to uwagę, ponieważ no, jak się patrzy na dzisiejszą młodzież, to tak raczej nieobeznany jest z ortografią, z gramatyką. Ortografie bardzo są ważne. Rzadko się zdarza teraz problem z ortografią. Jakimś takim cudem, nie wiem, tak jak powiedziałem, nie wierzę w przypadki, wierzę w znaki. W mojej redakcji są osoby, za które dam sobie rękę obciąć. Są po prostu świetne, genialne. To jest elita młodzieży tego miasta. Goszczy, przychodzą osoby, które nie mają problemu z ortografią. Kilka wcześniej było, rzeczywiście. Natomiast takie pisanie powoduje też, że się wyrabiamy w tym, że eliminujemy te problemy, traktujemy jako wyzwania i eliminujemy je. Dlaczego? To nie jest tak, że wchodzę sobie na stronę internetową, rzucam tekst i ten tekst zginieje. Jeżeli nie jestem reporterem, jeżeli nie jestem sprawdzony, nie wiadomo, że naprawdę jestem dobry w ortografii, to najpierw taki tekst przechodzi przez ręce korektora. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby rzeczywiście te literówki, ortograficzne błędy się trafiały. Więc takie teksty przechodzą przez ręce innej osoby po prostu.
Ale już sam dziennikarz ma, jest wyposażony w pewien warsztat. Ja zawsze polecam, żeby tekst napisany odłożyć na 15 minut, zająć się całkowicie czym innym, żeby oczyścić umysł właśnie z tego, co przed chwilą pisaliśmy i po 15 minutach przeczytać ten tekst jeszcze raz, na głos. Najlepiej, żeby przeczytała go jeszcze inna osoba, bo w ten sposób wyłapujemy te wszystkie błędy. No a resztę wyłapie Word, nie? Byś się zdziwił. Okej, Remol, dziękujemy Ci za pytanie. Dzięki bardzo. A ja przypomnę wszystkim, że słuchacie Kontestacji, Radia o Wolności, ale ja jestem ten gość od przedsiębiorczości. Dzisiaj rozmawiamy z Arturem Sujką z portalu InfoBydgoszcz, z właścicielem, redaktorem naczelnym o biznesie w internecie. Dzwońcie do nas, zadawajcie pytania. Na Skype'ie będzie kontestacja.com lub telefonicznie 222-195-321. A my wracamy do rozmowy. Arturze, słuchaj, bo mówiłeś, że 13 lat ma najmłodszy twój redaktor i podejrzewam, że bardzo dużo ludzi, kiedy z tobą zaczyna współpracę, jest młodych, tak? Powiedz mi, nie wiem... Co się dzieje takiego, że część tych młodych ludzi chla i nic im się nie chce, tylko telewizor oglądać, zdjęcia na portalach społecznościowych sobie oceniać, a jednak jest kilka takich ambitniejszych ludzi i to jeszcze w takim młodym wieku przychodzą, no i co, chcą się czegoś uczyć, tak? No bo nie sądzę, żeby traktowali to jako zabawę, tak? No wiesz, no i się mnie, a ja ciebie. Ja się kontaktuję, otaczam się ludźmi młodymi, ambitnymi, po prostu świetnymi. I trudno mi jest powiedzieć, co tych innych ciągnie do używek, do tych portalików z tyłu fotka i tym podobne rzeczy. Do bycia takim pustakiem po prostu, nie? No nie wiem, nie rozumiem tego, bo nie znam pustaków. Staram się omijać, jak widzę, że ktoś taki jest, no to staram się omijać i tyle. Kiedyś ktoś mi powiedział bardzo mądrą rzecz. Otaczaj się takimi ludźmi, jaki sam chcesz być. No i zacząłem się takimi ludźmi otaczać. I sobie odpuściłem ludzi, których wielką pasją jest oglądanie M jak mydło i tylko i wyłącznie to, i nic więcej. Mnie interesują ludzie, którzy mają rzeczywiście pasję, którzy coś kochają i potrafią się temu oddać. Takie osoby odniosą w życiu sukces. Ja chcę odnieść w życiu sukces. A sukces jest drogą. Czyli ty też byłeś takim, że tak powiem, gówniarzem, który gdzieś tam coś chciał być ambitny. To trochę tak, a trochę nie. No bo powiedziałeś, że poznałeś, że ty robiłeś tą dziennikarkę, nauczyłeś się tej dziennikarki, dobrze ci to wychodziło, poznałeś dwóch przedsiębiorców i kupiliście w trójkę ten, że tak powiem, portal. Teraz ty coś nie słyszę. No bo słuchaj, byłeś takim człowiekiem, nauczyłeś się tej dziennikarki, tak? Dobrze ci to wychodziło, zostałeś redaktorem nawet naczelnym, potem poznałeś dwóch przedsiębiorców i kupiliście w trójkę portal, tak? Zgadza się? Nie. Poznałem kilkoro, z czego jedna osoba to była ta, która sprzedała portal, a druga to ta Rafał, mój wspólnik, który razem ze mną ten portal kupił. Dobrze, ale to ty pieniądze wykładałeś, czy raczej on, czy pół na pół? To nie do końca pół na pół. No, jakby taki fajny układ zrobiliśmy, że ja wkładam dużo pracy w to, natomiast Rafał nie wkłada pracy, on nie... Dokładnie, no bo na tym przeważnie no, spółki no, polegają, no, tak? Ale to emerytalny fundusz... Czyli twój kapitał to był po prostu... Trochę więcej pieniędzy niż ja, na tej zasadzie. Natomiast ja wkładam jeszcze pracę, tak? Dokładnie, czyli no, twój kapitał był twoje umiejętności były twoim kapitałem, tak? No tak, i popatrz, tak. I wcale nie wystarczy mieć, że tak powiem, nie wiem, jakieś tam... Wystarczy się czegoś dobrze nauczyć, tak? Dobrze to robić i zawsze gdzieś tam znajdziemy człowieka, z którym możemy współpracować i nagle powstają takie rzeczy. No ja bym chciał, żeby cała młodzież była taka ambitna i już od 13 roku się czegoś uczyła, no bo to i są kontakty i jakieś tam inne znajomości, nie? Muszę powiedzieć, że troszeczkę zawsze, jak patrzę na tych moich redaktorów, to im zazdroszczę, wiesz, bo ja dopiero 3 lata temu, mając 24 lata, rozpocząłem tak ambitną drogę na szczyt, jeżeli mogę to tak nazwać. Natomiast jak widzę 13-latkę, 14, 17, które już teraz są takie, jak widzę 18-latkę, która już od 3 lat jest dziennikarką obywatelską, to sobie myślę, gdzie ja bym był dzisiaj, gdybym zaczynał tak wcześnie jak oni. A no widzisz, tak to już jest. Nie miałem zacząć tak wcześniej. I podziwiam ich, że dziewczyna, która będzie miała 25 lat i skończy studia, będzie mogła powiedzieć,
ale ja mam 12 lat stażu pracy w dziennikarstwie. No kto jej nie zatrudni, powiedz mi? Ja przypuszczam, że nikt jej nie zatrudni, bo ona założy własną firmę, jak ją znam, jest przedsiębiorcza. I tak cała moja redakcja praktycznie ma pewne talenty w określonych dziedzinach. I oni sobie w życiu na pewno wszyscy świetnie poradzą. Natomiast no troszeczkę zazdroszczę, bo gdybym ja zaczynał o 10 lat wcześniej, tak jak oni, no to dziś pewnie byłbym już na cudzysłowie emeryturze, byłbym rentierem. No tego ci nie życzę, bo to strasznie nudne być emerytem. Nie. To jest to samo. Emeryt też żyje z oszczędności. Emeryt też żyje z oszczędności, tylko że państwo mu wypłaca, co za różnica, tak? Dobrze, słuchajcie, dzwońcie do nas. kontestacja.com lub telefony w rękę i 222-195-321. Artku, a słuchaj, czy to, że zostałeś tym dziennikarzem, dzięki temu na pewno poznałeś dużo ludzi. Pomogło ci to trochę w dalszej karierze? Czy raczej no nie bardzo? Zdecydowanie. Masz jakieś może historie, przypadki, nie wiem, które o tym powiedzą, no bo ja w ogóle, jakaś osoba do mnie napisze, że no chciałaby coś w życiu zrobić, żeby no nie zostać tym, wiesz, w markecie, na kasie, czy jakimś tam cieciem, no to ja jej mówię, słuchaj, zacznij właśnie dziennikarkę, nawet u mnie w Millionaire Magazine, czy gdzie indziej, w jakimś lokalnym sobie portalu, właśnie po to, żeby poznać ludzi, tak? No bo to jest chyba jakaś tam szansa, nie? No mów. Wielka szansa. Słuchaj, jakby nie moje dziennikarstwo, to bym się z tobą nie spotkał w życiu. No dziękuję. Jakby nie moje dziennikarstwo, Toastmasters właśnie, to bym się bał nadal być ze swojej strefy komfortu. Ja jestem teraz w stanie porozmawiać z każdym na ulicy, czy w windzie, gdziekolwiek, gdzie mam ochotę z kimś porozmawiać. Jestem w stanie wyjść ze swojej strefy komfortu, zagadać do takiej osoby. No ja już może nie jestem na tym etapie życiowym, ale kiedyś usłyszałem od kolegi takie ciekawe zdanie, że on poleca bardzo to smaczne swoim znajomym, bo tu się można nauczyć, jak dziewczyny poderwać. Więc wiesz, dziennikarstwo plus to smaczne pozwala wyjść ze swojej strefy komfortu. Z takiej nieśmiałości, tak? Tak, z nieśmiałości pozwala nauczyć się przemawiać do ludzi, mówić do ludzi. No właśnie, powiedz może od podstaw, co to są te Toastmastery? No tak, to jest organizacja, która powstała w 1924 bądź 1922 roku w Stanach Zjednoczonych. No i też nazwa jest oczywiście anglojęzyczna, Toastmasters, znaczy się mistrzowie toastów. Natomiast nie o same toasty tu chodzi. Toastmasters to jest program edukacyjny, który pozwala rozwijać pewne talenty i umiejętności. Przede wszystkim umiejętności przemawiania, bo słuchajcie, przemawianie to jest umiejętność, przemawianie publiczne. To nie jest żaden talent. Każdy z nas się rodził nie mając strachu przed przemówieniami publicznymi. Każdy z nas rodził się bardzo głośno. To znaczy zaraz po porodzie zaczął krzyczeć i nie przeszkadzało mu, że jest nagi, że wisi do góry nogami, trzyma go jakiś pajac w kitlu, obserwują też jakieś tam pielęgniarki położne. Darłem się w niebo głosy i wy pewnie też. Nie obchodziło mnie to, nie wstydziłem się. Dopiero później w procesie socjalizacji nabywamy pewnego lęku przed wystąpieniami publicznymi. A co będzie, jak się zbłaźnię? A czy powinienem to mówić, a czy nie? A może zachowam to dla siebie? Toastmasters uczy wyjść z tego lęku, który w procesie socjalizacji załapaliśmy. Uczy, jak przemawiać, jak mówić do ludzi, żeby być skutecznym, żeby się tego nie bać. Uczy gestykulacji, intonacji głosem i tak dalej, i tak dalej. Uczy tego wszystkiego, a jeżeli bierzemy pod uwagę komunikat, to jakieś tylko 7% tego, co mówimy, się liczy w tym komunikacie. 93% to jest to, jak to mówimy. Głos, mowa ciała, to jest ważne, tego uczy Toastmasters. Druga rzecz, uczy przywództwa. To jest program lidera. Uczy, jak prowadzić spotkania, żeby się wmieścić w określonym czasie, jak zapanować nad salą, kiedy przemawiamy, jak prowadzić grupę, ponieważ w Toastmasterach można być prezesem grupy, wiceprezesem do spraw takich, do spraw innych i tak dalej, i tak dalej. Jest to taka praktyczna szkoła przywództwa i przemawiania. Okej, okay. I ty taką grupę założyłeś, tak?
Brałem udział w zakładaniu takiej grupy w Bydgoszczy przez 3 lata na spotkania. Tydzień w tydzień chodziłem, zawsze się cieszyłem, 2 razy w tygodniu. We wtorki, kiedy się zbliżały spotkania Toastmasters wieczorem i w piątki, kiedy się zbliżały spotkania BNI rano. To były 2 bardzo energetyczne momenty. Tam się zawsze spotykałem z 20-30 ludźmi, wszyscy pozytywnie nastawieni, wszyscy przyszli po to, żeby albo się czegoś nauczyć, albo zrobić jakieś biznesy. Czułem się pogadać o biznesach chociaż, nie? Okej. Czyli tak, zostajesz członkiem Toastmastera, no bo tak, nauczyłeś się pisać, dziennikarki się nauczyłeś, nauczyłeś się przemawiać, no to czyli też w sumie taka dziennikarka, tylko może tak bardziej też... Bardzo potrzebne do wywiadów chociażby. Żeby się wysłowić, nie? Może mi by się coś takiego przydało, bo teraz jak prowadzę radio, jak oceniasz moje prowadzenie radia, skoro już tutaj jesteś takim wyuczonym tosterem? Tosterem, super. Świetne określenie. Jak mam oceniać? Słuchaj, jestem na antenie tego radia, w twojej audycji. I będziesz mnie krytykował, nie? To czuję, że wiązankę na maila dostanę. Okej. No to co, moi drodzy, dzwonimy do kontestacji 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj rozmawiamy z Arturem Sujką, właścicielem portalu infobydgoszcz.pl, no, człowiekiem, który zajmuje się dziennikarstwem obywatelskim w tym kraju, a konkretnie w mieście Bydgoszcz, i zarządza redakcją, no, 30-osobową. Właśnie moje teraz kolejne pytanie, taki wątek poruszyłeś, że dużą rotację macie tych różnych wolontariuszy. Jak wy sobie z tym radzicie? Info Bydgoszcz nauczyło mnie też bardzo ważnej rzeczy. Mądry król, i tu przeróbmy to na mądry szef firmy, to nie ten, który powiada wszystkie rozumy, tylko ten, który potrafi dobrać sobie odpowiednich ludzi, odpowiednich, powiedzmy, generałów. W pewnym momencie redakcja miała 40 osób i przestałem sobie z tym kompletnie radzić, bo jeżeli chodzi o zarządzanie tym zespołem ludzkim. Teraz jest to wiele lepiej. Teraz Oliwia zajmuje się HR-em, Asia jest menadżerem projektu i zajmuje się tak ogólnie Info Bydgoszcz. Aldona jest sekretarzem redakcji, zajmuje się napływającymi do nas jakimiś prośbami o patronat medialny, czy też zaproszeniami na konferencje prasowe. Kilka osób zajmuje się pewnymi działkami, w których są najlepsi. Mamy kilku fotoreporterów, którzy specjalizują się na przykład w zdjęciach z koncertów i tak dalej, i tak dalej. Każdy jest czymś dobry. Są osoby, które są w redakcji po kilka lat. To jest tak, że rotacja jest spora, bo część osób przychodzi do nas odbyć tylko praktyki. Mówią mi tak, że po praktykach zazwyczaj, że było super, w końcu uczyłem się dziennikarstwa, a nie jak robić kawę. W dużych redakcjach po prostu robić kawę. Oczywiście nie wszędzie, nie zawsze są też nowi praktycy, którzy dobrze się tym zajmują i młodzi ludzie się uczą tego. Natomiast taka osoba zrobiła już praktyki, jest zadowolona, świetnie i odchodzi. Więc rotacja jest spora. Myślę, że tak mówiąc kolokwialnie, przez moje ręce się koło setki młodych dziennikarzy czy osób, które do tego miana już przywinęło. Niektóre rezygnowały po jednym teście, bo stwierdzały, że to nie jest dla nich, po jednym wydarzeniu. Ciekawe doświadczenie, nauczyłem się, że młodej osoby, która nie jest przekonana co do tego, czy chce być dziennikarzem, nie wolno zabierać na sesję Rady Miasta, bo będzie chciała. To się zanudzi na śmierć. No zanudzi, to jest ciężki temat do dodatku, ci wszyscy się tak kłócą, żrą się tam jak... Drą się? Kłócą? Nie ma sensu, no po prostu wiesz. U nas, słuchaj, ja ci powiem tak, u nas Rada Miasta jednogłośnie ustaliła, że burmistrz musi wydawać pozwolenia na użycie naszego herbu Jędrzejowa. No i 5 wniosków w pierwszym dniu wpadło i pierwszy wniosek, jakiś radny zapytał się, czy może na wizytówce tego herbu użyć. No i dostał pismo poleconym, że może. Jest to, może nie rozmawiajmy o polityce. To jest dość niewdzięczne. Bo jak byłeś na tych sesjach, no to na pewno tam się nasłuchałeś takich różnych głupot, co? No, nasłuchałem się głupot, nasłuchałem i tam nie ma sensu. To jest takie destruktywne.
Ja coraz bardziej kieruję się w stronę tego, żeby zajmować się kulturą. W tym jesteśmy specjalistami. To naprawdę jest taki fajny kawałek dziennikarstwa, taki przyjemny. Zdarza się oczywiście, że coś tam, spektakl teatralny czy film zostaje skrytykowany, bo rzeczywiście nie był super. Ktoś tam ma do nas pretensje, bo myślał, że dziennikarz równa się PR-owiec. Takie drobne rzeczy się zdarzają, natomiast w kulturze zazwyczaj nie ma problemu. W sporcie jest już gorzej. Kiedyś jak poszedłem relacjonować mecz bydgoskiej drużyny Zawisza Bydgoszcz, no to oczywiście na trybunach znaleźli się tacy kibole, którzy chcieli mnie podbić za sam fakt, że ja sobie chodzę po murawie między piłkarzami po meczu, a oni nie mogą. Ich nie wpuszczą do ich pięć, więc no... Różnie. No, mi no popatrz, co za ciecie. Przecież mogliby z tobą pogadać, by z dwa miesiące odbębnili, byś ich zabrał jako dziennikarza. Wystarczy trochę ambicji w to włożyć, nie? No dokładnie, ale trzeba chcieć. No trzeba chcieć. Trudno. Dobra, słuchaj, jedziemy dalej, bo jak na razie nikt do nas nie dzwoni, a przed chwilą się telefony urywały. BNI, tak? Czyli to jest kolejne twoje w sumie teraz przedsięwzięcie, bo słuchajcie, Artek prowadzi ten portal o Bydgoszczy z Warszawy teraz, tak? No obecnie z Warszawy, od 3-4 miesięcy z Warszawy, tak, ale tak jak mówię, mam tak świetny zespół redakcyjny, że mogłem sobie pozwolić na przeprowadzkę i bo niestety właśnie zostałem postawiony przed takim faktem, że albo zmieniam moją partnerkę życiową, albo zmieniam miasto. Wybór jest prosty, prawda? Zmieniam miasto. To jest jak w Ojcu Chrzestnym, że tak powiem, propozycja nie do odrzucenia, tak? No tak, dokładnie. Chciałem mieć tam głowę w łóżku, więc... To ja ci powiem, że przez 9 miesięcy prowadziłem firmę internetową, nie mając internetu w domu i musiałem z kafejki korzystać. Też ciekawostka, nie? Dobrze, słuchaj, i w Warszawie razem z Grzegorzem Turniakiem działacie przy BNI. Tak. Co to jest to BNI? Grzegorza zresztą też muszę kiedyś zaprosić do audycji, no ale na razie ty jesteś. BNI też się zetknąłem 3 lata temu, to był... Znów znaki. No. W tym samym okresie mniej więcej poznałem Info Bydgoszcz, poznałem Grzegorza Turniaka. Mój ówczesny szef należał do tej organizacji, to jest organizacja przedsiębiorców, którzy działając na takich zasadach wzajemnej pomocy poprzez efekt synergii pomagają sobie w pozyskiwaniu nowych klientów, pomagają sobie w prowadzeniu biznesów. Tworzą taką, można by to nazwać, taki trust firm, które ze sobą ściśle współpracują. Zawsze to są firmy z różnych branż, ale często są to powiązane, na przykład powiedzmy firma ochroniarska i firma sprzątająca. Wiadomo, że jak ktoś robi, chciałby mieć firmę pod ochroną, to też i posprzątaną. I zazwyczaj dwie takie firmy właśnie występują razem jako współpracownicy. Łatwiej jest im zdobyć taki kontrakt. Te firmy ogólnie pomagają. No i jako przedstawiciel szefa, zastępca szefa firmy budowlanej byłem kilka razy na tym spotkaniu, okazało się, że mi się podoba. Szef jeździł rano do pracy, na budowy, żeby nadzorować naszych pracowników, a ja reprezentowałem go na tych spotkaniach. No i właśnie tam poznałem Grzegorza Podmiaka, tam poznałem ówczesną właścicielkę Info Bydgoszcz. Jakiś czas później, kiedy zostałem właścicielem Info Bydgoszcz, to zostałem też członkiem grupy BNI, bo widziałem, że to przynosi korzyści i to wymierne. Obecnie jakieś 80-90% moich klientów to są kontakty pozyskane dzięki BNI. To są albo członkowie BNI, albo... Chcesz powiedzieć 90%? 80-90% tak mniej więcej, tak. No bo ty głównie na reklamach zarabiasz, tak? Słucham? Na reklamach zarabiasz. Jakieś ewentualnie tak, serwery, stronki, tak? Dokładnie, na reklamach. No i sytuacja wygląda tak, że w Bydgoszczy jest około 20 przedsiębiorców, którzy kiedy tylko słyszą, że ktoś się gdzieś reklamuje, robi uloki czy coś takiego i jakoś nie bardzo mu to idzie, to od razu pytają, a co myślisz o reklamie w internecie? No wiesz, nie próbowałem jeszcze, a może bym spróbował. No słuchaj, masz wizytówkę Artura, on się tym zajmuje i chętnie ci pomoże. I w ten sposób jest rekomendacja, jest polecenie. Biznes polecenia jest o wiele skuteczniejszy niż jakakolwiek inna forma, bo ktoś jakby zaręcza
dwie osoby, które się jedna zaręcza, słuchaj, to jest mój znajomy, ja wiem, jak on robi, wiem, jaki ma produkt, ten produkt jest dobry, skorzystaj. W ten sposób mam ułatwione dotarcie do klienta, mam otwarte drzwi i nie zatrzymuję się na serwerze, jakim jest sekretarka czy asystentka prezesa, tylko rozmawiam z prezesem. Prezes czeka na mój telefon, czeka na to, aż się spotkamy i ja mu coś zaoferuję, co on chce ode mnie kupić, a nie ja chcę. To jest tak, oczywiście mówię tutaj skrótem myślowym, bo ja też chcę sprzedać, natomiast kiedy my coś chcemy komuś mocno sprzedać, a on nie bardzo chce kupić, to się zamyka i nie kupuje. A kiedy to ktoś chce, żebyśmy mu coś zaoferowali, bo on chce kupić, no to sprzedaż mamy praktycznie jak w banku. W Bydgoszczy w takiej grupie działałem przez 3 lata, obecnie jestem tam dyrektorem właśnie na obszar Bydgoszczy, czyli dbam o to, żeby te osoby, które obecnie są w grupie członkami, wykorzystywały odpowiednio know-how BNI, bo to też organizacja taka, powiedzmy, franczyzowa ze Stanów Zjednoczonych prowadzona, tam działająca od 25 lat, u nas już od 4 lat. Dbam o to w Bydgoszczy i od czasu, kiedy się przeprowadziłem do Warszawy, to również dbam o to w jednej z grup warszawskich, w drugiej grupie warszawskiej zostałem członkiem i też mam z tego korzyści. Ogólnie w Warszawie jest takich grup kilka. No i oczywiście każdego zachęcamy do zainteresowania się tym tematem. To ja przypomnę, zostało 20 minut do końca audycji. Poczekaj, Arturze. Zostało 20 minut. Rozmawiamy dzisiaj o biznesie w internecie, o portalach takich lokalnych i o znajomościach, kontaktach, no bo będąc dziennikarzem, działając w BNI-u, ucząc się mówić w Toastmasterach, taka dobra strategia, Arturze, ci muszę powiedzieć. Rozmawiamy o tym wszystkim. Dzwońcie do nas, jeżeli macie jakieś pytania. 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. A my wracamy z powrotem do naszej rozmowy. Coś ci przerwałem, bo coś mówiłeś, Arturze. Chciałem powiedzieć, mówiłeś, że zapraszamy wszystkich do BNI. Nie zapraszamy wszystkich, zapraszamy tych, którzy szukają nowych klientów. Zapraszamy osoby, które są głodne do biznesu, które chcą coś robić, są proaktywne, które lubią dawać innym ludziom, pomagać innym ludziom i lubią, jak ktoś im pomaga. Takie osoby zapraszamy do BNI. No, jesteśmy grupą ludzi aktywnych, która spełnia właśnie te kryteria, o których powiedziałem. A przed chwilą użyłeś też słowa, to już taki nowy wątek, strategia. Masz rację, to jest strategia. Ale jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to musimy wiedzieć, dokąd dążymy, prawda? No oczywiście i mniej więcej którędy, tak? A kiedy jadę do Bydgoszczy pociągiem, to wiem, o której jest pociąg, wiem, gdzie będę miał przysiadkę, bądź nie będę miał przysiadki, wiem, o której godzinie wysiądę i gdzie wysiądę. Dlaczego większość ludzi nie planuje życia tak, jak planuje podróż do innego miasta? Nie rozumiem tego kompletnie. Ja staram się mieć rozpisane plany na najbliższy miesiąc, najbliższy rok, najbliższe 3 lata, 5 lat, 10 lat i mam wizualizację, zrobiłem sobie wizualizację tego, jak za 10 lat będzie wyglądało moje życie. Programuję się na ten cel i staram się do niego dotrzeć poprzez te drobne kroki, które robię teraz. Większość ludzi kompletnie nie ma pojęcia, co chce w życiu robić, i jak chcę swoje życie nie zakończyć, ale jak chcę zakończyć swoją aktywność zawodową, to robić na emeryturze. No, to ja ci tego nie życzę, bo to umrzesz z nudów na tej emeryturze. Nie no, emerytura dla mnie to jest po prostu praca dla przyjemności, a nie dla pieniędzy. Obecnie niestety trzeba pracować również dla pieniędzy, prawda? Nie mogę to powiedzieć, a to dziś sobie zrobię wolne. No po prostu muszę pracować. Ja chcę w wieku pewnym, że tak powiem, dość wczesnym, stwierdzić, że jak mi się nie będzie chciało wstać, to po prostu nie wstanę dłużej i tyle. To nie znaczy, że ja nie będę teraz codziennie wstawał, prawda? Ja robię to, co kocham. Stare chińskie powiedzenie, znajdź to, co kocham, rób to i znajdź kogoś, kto ci za to zapłaci. Czyli klientów, nie? Klient, tak. No ale strategię widzę tutaj, obrałeś bardzo dobrą, tutaj no respekcik dla ciebie, jeżeli chodzi o tą strategię. Słuchaj, no to rzucam kolejny temat, dotacje. Brałeś, bierzesz w ogóle takie rzeczy? Nie, dziękuję, nie biorę. Czyli popierasz mój apel, tak? Wiesz co, to jest tak. Niestety nasze państwo jest, trochę znów wchodzimy na politykę, ale będę się starał jak najbardziej ekonomicznie. Nasze państwo jest państwem socjalnym. Lubi zabierać jednym i dawać drugim. Unia Europejska jest podobnym tworem, strasznie socjalistycznym. Niektórzy nawet mówią, że to jest Związek Sowieckich Republik Europejskich.
czyli takie były ZSRR, tylko teraz inaczej się nazywa. Cały sens jest w tym, że rzeczywiście dotacje nie biorą się z niczego. Żeby komuś dać, trzeba komuś innemu zabrać. I teraz jak działa mechanizm dotacji? Mamy dobrego przedsiębiorcę, bo on płaci wysokie podatki, bo niestety płacimy wysokie podatki. I te podatki właśnie są przeznaczane dla innych przedsiębiorców. Dlaczego mówię, że zabieramy dobrym? Bo podatek jest od dochodu. Zabieramy tylko tym, którzy wypracowali dochód, czyli tym, którzy spełniali potrzeby rynku. Zabieramy im pieniądze i dajemy najczęściej młodym ludziom, młodym firmom, ale nie tylko. I teraz pytanie, co oni z tym zrobią? Część osób wykorzysta dobrze te pieniądze dla rozwoju swojej firmy, ale część zmarnotrawi te pieniądze. Tak czy inaczej, ten przedsiębiorca, który jest dobrym przedsiębiorcą, jest dobrym, więc na pewno by ich nie zmarnotrawił. A tutaj prawdopodobnie pół na pół zostaną zmarnotrawione. I teraz tak, Frédéric Bastiat, parlamentarzysta francuski, zdaje się... O, Bastiata czytałeś. Oczywiście. No szacuneczek, tutaj. Szacuneczek. No. Napisał taką malusieńką książeczkę, którą się czyta w godzinę. Co widać i czego nie widać. I teraz można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli ja mam pieniądze i muszę je oddać podatku i ktoś je dostał i kupił sobie nowy samochód, to wszyscy się cieszą. Hura, hura, on kupił nowy samochód. Ale ja nie kupiłem. Tego widać. A to ja mogłem kupić, bo to mi te pieniądze zostały zabrane. Niestety mechanizm państwa ogólnie działa na tej zasadzie, że jeden zabiera, a drugi daje. Po drodze wszyscy urzędnicy muszą się z tego wyżywić. Więc po pierwsze część pieniędzy marnotrawią urzędnicy, a po drugie część pieniędzy marnuje ten ostateczny przedsiębiorca, który te pieniądze dostaje. Czyli tak nie bierzesz. Podam przykład. Ja... Słucham? Czyli nie bierzesz, jednym słowem. Nie, no nie biorę, oczywiście, że nie. Okay. Przykład jakiś miałeś podać. Nie mam zbytnio możliwości, ponieważ prowadzę firmy w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości. Wszystkim młodym przedsiębiorcom polecam tę formę działalności. W zeszłym roku nie zapłaciłem ani grosza ZUS i ani grosza podatku. Znaczy cały podatek, który zapłaciłem, zostanie mi zwrócony. Więc, no oprócz VAT-u oczywiście, więc ja zachęcam. W ten sposób się tego unika. Czyli dobrze ci się współpracuje z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości? No bo to tak przy rozmiarze takiej sporej twojej firmy, to chyba może być jakimś utrudnieniem. Czy to jest spora firma? No jeżeli mówimy o osobach, to tak, 30 osób, ale to jest dziennikarstwo obywatelskie jednak. Nie ma tam funduszu pracy, nie ma tam wypłat jako takich i tym podobnych rzeczy, więc inkubator to bardzo ułatwia sprawę. To jest też tak, że pierwsze co zrobiłem, jak przejęliśmy portal z Rafałem, to były inwestycje. Inwestycje w nowy system informatyczny, samokup, no portal jest pewną inwestycją. Inkubator przedsiębiorczości pozwala łatwo przejść przez ten etap i nie slajdować. W ciągu 5 lat 50% firm w Polsce slajduje. I to właśnie dlatego, że dostaje dotacje. Firmę zakłada tylko po to, bo dostanie dotacje, te 16 czy 17 tysięcy. I wtedy potrzebuje do biura drukarki, kopiarki i skanera i kupuje 3 oddzielne urządzenia, no bo są pieniądze no w Unii do wydania. No jeszcze aparat fotograficzny, no. Lustrzanka oczywiście, no. Nie? Do robienia zdjęć w internecie. No. Tak, no, bo są jeszcze... Zawsze staram się kierować tą jakby macierzą wydawania pieniędzy, którą stworzyli bodajże Milton i Rolf Friedman. Kiedy wydaję swoje pieniądze i na siebie, to robię to i jak najbardziej oszczędnie i jak najbardziej celowo. Natomiast państwo wydaje cudze pieniądze na coś innego, więc ani nie oszczędza, ani nie wydaje celowo. No i niestety tak jest z dotacjami. Pieniądze na kogoś innego. No i to bardzo, bardzo się cieszę, że popierasz moją ideę, jestem okej, nie biorę, którą normalnie szerzę, gdzie tylko mogę. A powiedz mi, już poruszyłeś tutaj temat Bastiata. Jakie książki ci się tak najbardziej wpłynęły na ciebie? Jakie byś naszym słuchaczom polecił? No bo skądś wiedzę jakąś taką uporządkowaną trzeba wziąć trochę tej teorii. Zdecydowanie najbardziej polecam książkę, która mocno biznesowa nie jest w tym znaczeniu ekonomicznym, jak taki Bastiat, czy Milton Friedman i tym podobne, ale polecam jako lekturę obowiązkową, to powinna być Biblia każdego człowieka, ta książka powinna być w podstawówce w gimnazjum
i w liceum obowiązkowym kanonem lekcji, chociaż ja obowiązkowości się sprzedziwiam, ale to powinno być. Dale Carnegie, jak zyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Genialna książka. Ta książka odmieniła moje życie. Z tej książki się dowiedziałem, jak rozmawiać z ludźmi, żeby ich do siebie nie zrazić, a wprost przeciwnie, żeby mi pomagali w osiąganiu moich celów. I robili to z chęcią. Dokładnie. Dokładnie również się, że tak powiem, dokładam do tego, bo czytałem już dawno, z 10 lat temu tą książkę. I... Mil, popraw się, powinieneś ją czytać co 2 miesiące. No, no wiesz, no, akurat kiedyś przeczytałem Misesa, a to ma prawie 1000 stron, to wiesz, to trochę czasu nie miałem na ponowne czytanie książek. Co jeszcze, mój drogi, przeczytałeś takiego ciekawego? No słuchaj, ja mam wszystkie książki Misesa, z tego co... może oprócz najnowszej, bo nie była jeszcze przetłumaczona na polski chyba, więc jak najbardziej, tak. Książki Misesa, Friedmana, jeżeli chodzi o ekonomię, natomiast to są książki rzeczywiście ciężkie. Ja ostatnio zachwycam się raczej literaturą taką biznesową, MT Business, chociażby. Bardzo fajne wydawnictwo. Efekt lojalności akurat nie był MT Business, ale ta książka wywarła też na mnie duży wpływ. Około biznesowe rzeczy. Ja niestety czytam obecnie 2 czy 3 książki naraz i słucham kilku audiobooków, więc trudno mi jest teraz być, będąc tak przepytywany tytułami. Ważne jest to, żeby czytać godzinę dziennie książki z własnej dziedziny biznesowej. Okej, okay. Arturze, mamy słuchacza na linii, poczekaj sekundkę. Wimes, tak. Słuchamy cię. Ja z taką tylko drobną prośbą, czy mogliby się zamieścić taką listę, nie wiem, z 5-10 książek gdzieś na stronie, żeby ktoś mógł łatwo do tego dotrzeć? To ja już ci powiem, wchodzisz na www.asbiro.pl, czytasz sobie o naszym kursie podstawowym, tam jest lista lektur. Aha. Zapraszam, chociaż może zrobimy takie coś na polecane książki. Bardzo, bardzo dobry pomysł, nawet nie wiem, muszę ogłosić, bo chłopaki nie ogłosili, we wtorki i w środy o godzinach, które są opublikowane na stronie, zrobiliśmy audycję książkową nawet i tam będziemy pewne fragmenty dobrych książek czytać i polecać. O, świetnie, dzięki, trzymajcie się. Trzymaj się, hej. Jak widzisz, Arturze, ludzie są głodni wiedzy, co czytać, jakie mądre książki czytać. Tak, z tego względu, że w internecie pojawiło się mnóstwo e-booków. Nie wszystkie są dobrej jakości. No bo to nawet są takie kursy, jak w 10 minut zrobić e-booka, którego sprzedasz za kupę pieniędzy i zarobisz. I on będzie czytany i kupowany. Ja w ostatnim rozmawiałem o tym, że to jest straszne. Jak na 20 stronach ktoś się rozwija o tym, że napisał tego e-booka po to, żeby cię zrobić w jajo, żebyś teraz ty sprzedawał tego e-booka i robił w jajo inny. No, nie rozumiem czegoś takiego. No, słuchaj, Arturze, skoro już poruszyliśmy ten temat, to powiedz, co powiesz o takim polskim rynku namawiania ludzi do przedsiębiorczości? A jest taki rynek? No właśnie powiedziałeś, że te wszystkie takie e-booki, różne takie tam szkolenia, że jak coś tam ludzie podani jakoś tak na przykład. No, co powiesz o tym wszystkim? W dużej części to jest tak, jak mówisz. Jest taka tendencja teraz, napisz e-booka i próbuj go wcisnąć wszystkim, komu się tylko da. I w ten sposób zrób sobie wizerunek specjalisty i dzięki temu będziesz zarabiał. No, ciężka sprawa. Naprawdę jest tylko kilku autorów, których warto czytać. Tak przypuszczam. Przez te e-booki, które przebrnąłem, no nie wszystkie były takie, jakie chciałem. W niektórych były ewidentne błędy, takie, które no jako osoba, która w biznesie jakoś tam ileś te 3-4 lata jest, naczytałem się trochę książek, no oglądałem w praktyce ludzi i jeżeli wiesz, 10 przedsiębiorców, których znam i widzę, że zarobili porządne pieniądze, mówią, że jest tak, a w jakimś e-booku chłopaka, którego kompletnie nie znam, ma 21 lat, jest inaczej. No, jest mnóstwo osób, rości sobie prawa do tego, żeby być specjalistami w jakiejś dziedzinie. To jest również tak, jak widzę, że ktoś ma lat 20 i uważa, że jest coachem. Pewne zawody, pewne czynności, takie jak napisanie książki, czy to e-booka, czy drukowanej,
powinny być według mnie zarezerwowane dla osób z doświadczeniem, jednak jakimś doświadczeniem w danej dziedzinie. Nie zawsze tak jest. No, ale powoli to może się kiedyś zmieni. Remol, ponownie dzwonisz do nas, słuchamy cię. Tak, tak, ja z takim pytaniem trochę retorycznym, jak już wspominaliście o takiej branży promowania przedsiębiorczości, to mnie zastanawia, dlaczego ludzie są skłonni wydawać parę set złotych, żeby pójść na kurs Joe Vitala. No nie parę set, tylko 1700. Wydać 1200 zł i mieć kilkanaście kursów w Asbiru. No i to z takimi ludźmi, którzy, wiesz, gdyby wziąć cały majątek, bo teraz Witkowicz i Habich, no to słuchajcie, gdyby wziąć cały mój majątek, naszych słuchaczy i całej setki ludzi, która nas teraz słucha, tak, pomnożyć razy 1000, to by był majątek takiego Witkowicza, nie? To można by województwo całe kupić, albo dwa. Wiesz co, nie wiem, nie wiem, wiem, że 1700 Vitale kosztuje. I raczej ludzie wolą chodzić na Vitala, bo Witkowicz jest w ten sam dzień z Habichem, no i na Vitalego jest więcej osób i tam wiem, że sporo ludzi przez Żagiel to kupuje na raty, no ale to wiesz, to już no ludzi decyzja, nie? Mnie to dziwi, bo taki ten Joe Vital to tak czytając jego e-booki i po tym filmie Sekret, to stawiam, że bardziej takie będzie używał technik manipulacyjnych niż jakiejś konkretnej wiedzy przekazywał, a jak się rozmawia z takim przedsiębiorcą jak Tat na przykład, to on nie owija w bawełnę, tylko po prostu wali na temat, co mu się zada. A ty, Remo, chodzisz do nas do Asbiro, czy jak, że tak fajnie zarysujesz? Nie, ale zamierzam się zapisać, właśnie zbieram kasę na następny rok. No zapraszam, no niestety. I będę pewnie na którymś tam spotkaniu myśleć jak milionerzy. No zapraszam. Właśnie, słuchajcie, apeluję do was www.myśledziakmilionerzy.pl. Robimy taką konferencyjkę w całym kraju. No i też jakoś tak ludzie się nie bardzo garną. No ale przyjdźcie, zapiszcie się, będzie bardzo na pewno ciekawie. Ciekawi wykładowcy od założycieli Radia Z poprzez różnych tam milionerów po jakichś tam młodych ludzi, którzy już tam w wieku 17 lat mają jakieś tam firmy, bo to też jest jakiś taki ewenement, że człowiek 17 lat już ma pracownika, nie? Ale to czasami się takiego znajdzie. Dobra, Remol, jeszcze jakieś pytanko może masz albo jakiś komentarz? No tak jeszcze spytam, czy, nie wiem, polecałbyś ludziom czytać Kiyosakiego i żeby wprowadzali wiedzę w życie, którą stamtąd wyniosą, bo tak mi się wydaje, że ogólnej wiedzy tam i może być, nawet dosyć sporo, ale ta książka nie sprawdzi się na naszych polskich warunkach. Okej. Okay. Arturze, co powiesz? Ja polecam czytać wszystko. Polecam czytać wszystko i na podstawie wielu źródeł wyrabiać sobie zdanie. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli ktoś się zawęzi tylko do Kiyosakiego, no to rzeczywiście trudno mu w życiu będzie. To tak samo jakby ktoś się wspaniale nauczył tańczyć i od tego momentu przestał chodzić i wszystko robił krokiem tanecznym. No dziwnie by wyglądał, prawda? Więc starajmy się zdobyć jak najwięcej wiedzy, zwłaszcza że czytanie to jak ćwiczenie fizyczne dla naszych mięśni, tak czytanie dla mózgu. Nawet jeżeli wiedza się okaże niezbyt przydatna, to samo czytanie ćwiczy ten mięsień, który jest najważniejszy. Natomiast same idee Kiyosakiego według mnie są ok. Sama gra Cash Flow jest świetna. Lubię się przy niej rozerwać, kiedy tylko mam okazję, to grywam. Natomiast czy się zawężać, czy to wypali, czy nie, czy nasz rynek jest inny, czy ludzie w Polsce są inni, to można dyskusje akademickie prowadzić godzinami i nie dojdziemy do żadnego wniosku. Pierwsza rzecz jest jedna, mówiąc o poprzednim pytaniu, na którym mówiłeś i mówiąc o tym. Ludzie są emocjonalni, a nie logiczni. Dopiero po podjęciu emocjonalnych decyzji jakoś starają się je usprawiedliwić logicznie. I może dlatego nie przychodzą na Asbiro, a przychodzą na jakieś inne rzeczy. Może dlatego ci, którzy w dużej części przeczytali Kiyosakiego, zachwycili się nimi, już nie czytają nic innego, a inni przeczytali Kiyosakiego i się nie zachwycili i mają zamiar nie stosować go. No, ludzie nie są logiczni, ludzie są emocjonalni. Okej, okay, dziękuję ci, Remol, bo już będziemy musieli... Ja dziękuję bardzo. Będziemy musieli już powoli kończyć. A ja, słuchaj, ja tak odkryłem, że w życiu każdego człowieka musi być taki, że tak powiem, moment taki eureka, tak? Że nagle coś odkrył, że
był jakimś takim śmieciem, powiedzmy, takim niczym przeciętniakiem, nagle coś przeczytał, czy ktoś mu dał jakąś złotą myśl, czy ktoś mu dał jakiś przykład i nagle odkrył ten młody człowiek, że można wszystko osiągnąć, wszystko tylko chce, ale no tą swoją takim entuzjazmem no trochę przesadza po prostu, tak? Ale potem schodzi do takiego poziomu i normalnieje, ale już mu się coś w głowie zmieniło. Nie wiem, ty miałeś też taki okres, gdzie eureka, wszystko mogę i taki byłeś taki aż za bardzo pozytywny? Chyba mam teraz. Nie wiem, słuchaj. To co, po dupie jeszcze nie dostałeś? Nie, no pewnie, że tak, ale wiesz, sukcesu nie osiągniesz, jeśli dostaniesz po tyłku i na nim usiądziesz. Sukces odnoszą ci, którzy nie upadają, tylko ci, którzy wstają. Każda porażka daje mi naukę na przyszłość. Chcesz dwa razy szybciej osiągnąć sukces? Prosta metoda. Zalicz dwa razy więcej porażek. Wtedy dwa razy szybciej osiągniesz sukces. Więc jak najbardziej. To jest tak, że jak się ma bardzo pozytywne nastawienie, a mało wiedzy, wtedy jest się takim idealistą przekrzywionym. Natomiast jeżeli otoczysz się odpowiednimi ludźmi, tak jak ja się staram to robić przez całe swoje dorosłe życie, to już oni cię wyprostują, już oni ci powiedzą, twoi przyjaciele, słuchaj, trochę za mocno się zachwycasz, trochę stonuj, trochę wolniej. Bez problemu, jak masz odpowiednich ludzi wokół siebie, oni nie dopuszczą do tego, żeby stała ci się krzywda. Okej, i tym akcentem może będziemy już kończyć naszą audycję, czyli jednym słowem, otaczajcie się ludźmi, przedsiębiorcami, którzy no już do czegoś doszli, to nawet niekoniecznie takimi wielkimi, ale po prostu pomyślcie sobie o właścicielu waszego sklepiku osiedlowego, który tam działa więcej niż 5 lat i to jest właśnie człowiek, od którego się nawet możecie sporo nauczyć. Zgadza się? Zdecydowanie, jak najbardziej. Okej. Dobrze, dziękujemy ci, Artku, że tak powiem, przeznaczyłeś godzinę swojego czasu na rozmowę z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że ci się podobało. No i zapraszamy w przyszłości również. Może nas kiedyś odwiedzisz. To była dla mnie przyjemność. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a przede wszystkim moją wspaniałą redakcję. Która tu mnie przybyła, na pewno cię słuchać. Dobrze, dziękujemy wam wszystkim, mam nadzieję, że się podobało i że nie będzie ani jednego komentarza pod tą audycją, bo ostatnio odkryliśmy taką rzecz. Artku, może właśnie ty będziesz wiedział, jeżeli materiał jest dobry, to nie ma komentarzy, a jeżeli jest niedobry, to jest dużo komentarzy. Też masz u siebie w redakcji taką, że tak powiem, no, zależność? Polska mentalność. To jest polska mentalność. Mniej chwalenia, więcej takiego. Ale ja lubię, wiesz? Wtedy... Nie. Okej, okay. Dobra. Dziękujemy wam wszystkim. Mam nadzieję, że się podobało. No i życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. A ja już szukam Alberta, który będzie zaraz wychodził. Cześć. Albert! Wychodzimy!